HR jest taką dziedziną, która ewoluuje i bardzo się zmienia. Występuję ostatnio na wielu konferencjach HR i z przyjemnością słucham praktyków HR, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach. Z moich obserwacji ta dziedzina ma teraz kluczowe i strategiczne miejsce w różnego rodzaju organizacjach, ponieważ potencjał ludzki, kapitał ludzki, czy tak naprawdę pracownicy, to jest podstawa funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ostatnio słyszałam, czy czytałam też o prezesie, który publikował strategię swojej firmy i powiedział, że firma postanowiła wyjść z kluczowego sektora swoich usług, ponieważ nie jest w stanie zatrudnić pracowników do wypełniania tej luki, którą mają. Więc to pokazuje, jak bardzo HR i te rzeczy, za które odpowiada, czyli rekrutacja, motywowanie, zatrudnianie, jest teraz ważna i strategiczna i wreszcie doceniona przez zarządy firm. Technologia wpływa na nas w każdym miejscu i oczywiście na HR i na procesy HR-owe absolutnie tak. Bardzo kibicuję tym, którzy tej technologii używają w sposób możliwie jak najszerszy. Dzięki technologii trafiamy do wszystkich grup docelowych, tam gdzie chcemy dotrzeć i być zauważeni. Także to jest coś, co nam naprawdę pomaga. Oczywiście nie każdą firmę stać na szerokie stosowanie technologii, opracowywanie nowych rozwiązań, kupowanie bardzo drogiego oprogramowania, ale myślę, że warto, ponieważ to jest proces taki, który będzie szedł ku temu, żeby się rozwinąć, będzie wspierał wszystkie procesy HR-owe. No i dobrze, jeżeli będziemy mogli to wyprzedzać, a nie nadrabiać te luki, które powstały, jeżeli takich decyzji nie podjęliśmy wcześniej. Pracodawcy na rynku pracy szukają ludzi zdecydowanych, wykształconych, takich, którzy są zdecydowani na to, co chcą robić, jaką karierę chcą w życiu osiągnąć. Na ludzi, którzy też potrafią jasno powiedzieć o swoich oczekiwaniach i zdefiniować to, co ich motywuje. Ludzi też takich, którzy mają kompetencje, które nam bardzo są teraz potrzebne, czyli elastyczność, komunikatywność, umiejętność dostosowania się, bo te wszystkie cechy w połączeniu z bardzo szybkim, zmieniającym się biznesem pozwalają na to, żeby takie osoby u nas w pracy zostały dłużej. Bardzo pracodawcom zależy na tym, żeby jednak poziom rotacji i odejść pracowników był dużo niższy niż ten, który teraz mamy.